Siemaneczko, witamy wszystkich. Dzisiaj 7 odcinek Sportowej Warszawy, tym razem Muay Thai, ze mną jest Łukasz Łęczycki. Siemano. Łukasz pokaże nam swój trening, a później sobie troszeczkę pogadamy. Zapraszamy. Nazywam się Łukasz Łęczycki, od 8 lat uprawiam tajski boks, a w chwili obecnie mam 28 lat. K1 od tajskiego boksu różni się przede wszystkim tym, że w K1 nie ma łokci, prawda? Oraz nie ma walki w zwarciu, czyli klinczu po prostu, nie? Tak to można powiedzieć, że no nie wdawając się już takie, prawda, szczegóły, ale tak naprawdę no to tylko łokcie i klincz. Reszta wszystko zostaje, nie? W każdym sporcie, nie tylko w tajskim, nie? No to są to wyrzeczenia na zasadzie takiej, że niektórzy balują, imprezują, a ty zapierdalasz, nie? Po prostu. A ogólnie rzecz biorąc, no to mój dzień wygląda po prostu tak, że wstaję rano jak rano, nie? Dajmy na to o 8, na 10 mam trening, czyli śniadanie, trening, wracam do domu, odpoczynek, jakieś tam swoje sprawy, interesy, nie? I na wieczór znowu 18 na trening, nie? Także dwa razy dziennie. To jest jakby taki minimum, nie? Plus w sobotę robię jeszcze sobie tajem na to taki trening zjazdowy pojedynczy, nie? No i niedziela już tam regeneracja i tak dalej. Muay Thai w Polsce jest, można powiedzieć, że od niedawna, nie to co na przykład na wschodzie, na Białorusi albo Ukrainie, albo dajmy na to w Rosji, pomijam już, prawda, Tajlandię, czyli kolebkę Muay Thai. Niemniej jednak, nie no, ogólnie rzecz biorąc jest progres, prawda, tak jak zaczynałem, dajmy na to, na te 6, 7, 8 lat temu, no to jakby to raczkowało, prawda, no w chwili obecnej, no dużo i niedużo czasu minęło, ale ten poziom znacznie się podniósł, nie? Jakby cały czas się podnosi przez to, że jakby są wyjazdy, chłopaki się jakby tam biją na tych mistrzostwach Europy, mistrzostwach świata, także ten poziom jakby no cały czas idzie do góry, prawda? No, trzeba się po prostu jeździć, bić i podnosić ten poziom, nie? Ale no i jest raczej tak, tendencja jest, prawda, rosnąca, no. Teraz będziemy robić tarczę pało z trenerem klubu Garuda i tym kartelem. Patrzcie. Tajski boks jest też taki ogólnorozwojowy i jak najbardziej polecam, prawda? No, przede wszystkim rozwija hard ducha, nie, bo to tutaj są raczej takie rzeczy, których nie uczysz się chwilę, prawda? Jak ze wszystkim, swoje trzeba wybić, swoje trzeba wykopać, żeby robić to dobrze, a żeby robić to dobrze, trzeba poświęcić na to dużo czasu, więc to uczy przede wszystkim systematycznej pracy i że nic nie przychodzi od razu, nie? Mój kolega klubowy Dawid, razem pokażemy wam klincz. Pozdrowienia dla chłopaków z klubu Garuda, trenera Dimy Kartela oraz bonusa RPK oraz ciemnej strefy.